Klasztor sióstr Urszulanek w Sieradzu znów ma wyjątkowych gości. W kościele, krużgankach, na wirydarzu, a nawet w ogrodzie spotkać można wybitnych polskich malarzy. Przyjechali na plener organizowany przez Sieradzkie Biuro Wystaw Artystycznych. Nie wiem, czy bardziej ja ściągam artystów, czy bardziej artyści pragną przyjechać do Sieradza na plener. Plener w klasztorze odbywa się po raz szósty i rzeczywiście odbywa się, można rzec, z inicjatywy samych malarzy, którzy pytają, czy spotkamy się w tym roku, a czy będzie plener, bo rzeczywiście 2 lata było przerwy ze względu na remont i wydawałoby się, że być może już tak może zostać bez pleneru, a się okazało, że nie, że jest potrzeba, że chcą tu być. To miejsce jest zresztą miejscem magicznym. Małgorzata Kacperek urodziła się i mieszka w Mysłowicach. Studiowała malarstwo w pracowni profesora Jerzego Dudy-Gracza, który często odwiedzał Sieradz i ziemię sieradzką. Małgorzata Kacperek nie mogła więc nie poznać miejsc takich jak sieradzki klasztor. Jestem już tu trzeci raz i to miejsce ciągle mnie urzeka. I kościół, i klasztor, i siostry robi to wszystko taką niesamowitą dla mnie atmosferę wyciszenia, takiego jakiegoś zadowolenia. Dobrze się tu czuję. Malarka wystawiała już swoje prace w Sieradzu. Maluje głównie pejzaże i martwe natury w technice olejnej i suchej pasteli. Klasztor sióstr Urszulanek jest wyjątkowo wdzięcznym obiektem dla artystycznych poszukiwań. Skupiam się na motywach właśnie z tego miejsca, bo to trochę jest tak też w moim charakterze takiego spokoju i wyciszenia. Przyjeżdżając o różnych porach roku, bo poprzednio to był, kiedy ja byłem oczywiście, to była jesień, jest zupełnie inne światło jest w kościele, słońce oświetla zupełnie inne fragmenty, nie tylko na zewnątrz, ale tam w nawie, więc to są rzeczy, które za każdym razem są inne i inspiracji nie trzeba szukać, ona po prostu sobie sama jest. Andrzej Kacperek również często odwiedza Sieradz i nie tylko z okazji wystaw w sieradzkim BWA. Jego obrazy można znaleźć w galeriach europejskich i prywatnych kolekcjach. Artysta z uwagą obserwuje otaczający go świat i ludzi. Byłem w zeszłym roku na plenerze w Alverni, w klasztorze u franciszkanów. No zupełnie inne miejsce, zupełnie inny nastrój i zupełnie inna sytuacja, także porównywalne te miejsca nie są, natomiast urok ten sakralny tej świętości, która z tego emanuje, też jest oczywiście inny. To jest żeński klasztor, tamten był męski, zupełnie inny nastrój, ale równie pociągający w sensie takim mentalnym, filozoficznym. Szczególnie gdy można podzielić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami, emocjami z zaprzyjaźnionymi artystami. Marek Andała jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka i pracuje w magicznym Kazimierzu Dolnym, jednak w Sieradzu czuje się prawie jak w domu. Piąty raz tutaj już jestem i za każdym razem jest taka atmosfera inna niż na innych plenerach, niż w innych miejscach, bo klasztor wyzwala taką atmosferę tutaj. Jesteśmy jak gdyby odcięci od reszty miasta. I bardzo nam to odpowiada i ta atmosfera tych krużganków, tego kościoła i te fantastyczne rozmowy z siostrami. My im mówimy, jak tam wygląda życie poza, bo niektóre chyba tak, nie wiem z jakich powodów, ale sprawiają wrażenie, że niewiele wiedzą, co tam się dzieje i ich to jak gdyby nie interesuje. Ale rozmowy są fantastyczne. To jest jakaś inna perspektywa na takie codzienne życie? Rzeczywiście można się przyjrzeć mu z boku? Tak, no tym bardziej, że one tutaj dużo, dużo robią dla miejsca, dla tutejszej społeczności. Opiekują się tymi chorymi osobami, prowadzą ogród i one są cały czas uśmiechnięte, cały czas zadowolone i to się udziela też nam. Siostrą, która codziennie nas obsługuje przy posiłkach, czasami rozmawiamy i na różne tematy i ostatnio była rozmowa na temat sztuki. Siostra była bardzo zainteresowana, czy my malujemy tak, że można tam rozpoznać w ogóle coś, bo wie, że dzisiaj sztuka poszła tak daleko, że jest niefiguratywna. I tak sobie pomyślałem, że muszę po prostu tej siostrze coś takiego malutkiego namalować, żeby było jednocześnie moje, a z drugiej strony był akcent ten religijny. I taki motyw polski dlatego maluję.
Paweł Kotowicz przyjeżdża do Sieradza od lat 90. ubiegłego wieku. Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę warsztatową. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i tam też mieszka. Klasztor sióstr Urszulanek zawsze go inspiruje. Przede wszystkim można się wyciszyć, to jest najważniejsze. Ja bardzo inspiruję się starą architekturą, ale takie miejsca też trzeba poczuć, więc oczywiście miałem przyjemność odwiedzania ogrodów sióstr, chodziłem po kościele i przede wszystkim na początku muszę przemyśleć, co ja bym chciał stąd zrobić. Oczywiście to wyciszenie bardzo tutaj pomaga, bo żyjemy w innym świecie. Na co dzień mieszkam w Krakowie, jest ruch, gwar, pełno ludzi. I to jest takie inspirujące, ta cisza, ten spokój. Wśród tegorocznych gości pleneru jest Tomasz Lubaszka. Częstochowski artysta wymyślił oryginalną technikę malarską. Na płótna przykleja piasek o różnej strukturze. Dopiero później używa farb. Kiedyś myślałem, że zabija trochę taką słodkość i błyszczenie, że tak powiem. Tak, ja w ogóle lubię, jak jest kiedzane mięso malarskie, jak jest grubo. Ze względu na stosowaną technikę Tomasz Lubaszka nie pracuje w pokoju jak jego koledzy. Można go znaleźć w głębi klasztornego ogrodu. To siostry mi udostępniły. Znakomite, genialne po prostu miejsce. A klasztor, ja byłem parę razy i w kościele, i w krużgankach. To po prostu jest miejsce magiczne. I to bez względu, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Klasztor ma pewnego rodzaju magię. I to się, ja to czuję w obrazach. To po prostu jest jakaś nienazywalna historia, bo tego się nie da nazwać, określić. Ale jest to miejsce wyjątkowe. Ja po raz pierwszy w życiu, od tylu lat maluję, po raz pierwszy maluję bez muzyki na przykład. Zawsze w pracowni towarzyszy mi muzyka. Od rana do wieczora. Różna. Klasyczna, jazzowa. A tu po raz pierwszy w życiu maluję zupełnie bez muzyki. I to jest piękna rzecz. Plener w sieradzkim klasztorze sióstr Urszulanek to niezwykłe doświadczenie nie tylko dla artystów. Dla mnie jako obserwatora i miłośnika sztuki to jest właśnie fascynujące. Chodzenie, odwiedzanie kolegów w pokojach, oglądanie ich warsztatów, w których każdy jest jak gdyby taką maleńką kapliczką. Maciupeńki światek, maleńkie uniwersum, z którego przecież tworzy się coś ogromnego, coś pięknego. Prace wybitnych artystów goszczących w Sieradzu będzie można zobaczyć we wrześniu na wystawie poplenerowej w Sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych. Prawdopodobnie w październiku odbędzie się aukcja obrazów, z której dochód pomoże w dalszej renowacji zabytkowego klasztoru.